Aleluja. Tak, Panie, dziękujemy Ci za to, że jesteś dobrym Bogiem. I dobrze jest być razem z Tobą. I dobrze jest, Panie, budować się wzajemnie, Panie. Ja dziękuję Ci za te świadectwa, Panie, które były budujące, Panie, dla każdego z nas, Panie. Dlatego proszę Cię, Boże, abyś nas nadal budował, Panie, abyś nas umacniał i utwierdzał w wierze na chwałę Twoją. Teraz, Panie, kiedy to słowo będziemy, Panie, rozważać, niech przyjdzie Twoje umocnienie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Bóg jest wierny, Jego wierność jest znana każdemu z nas. A Jego wierność wobec nas wyraża się na trzy sposoby. Po pierwsze, jest wierny temu, co powiedział. A więc jest wierny słowu, które objawił nam, a więc każdy z nas usłyszał od Boga słowo, usłyszał to słowo, które zmieniło jego serce. I pierwszy sposób, w jaki przejawia się, jaki wyraża się Boża wierność, to jest to, że Bóg jest wierny swojemu słowu, objawionemu przez Ducha Świętego. Po drugie, Bóg jest wierny obietnicom, które nam dał. A więc obietnice, które Bóg kieruje do ludzi wierzących i do nas osobiście. Każdemu, kto chce, każdemu, kto pragnie, Bóg daje obietnice. I po trzecie, Bóg jest wierny samemu sobie. Jego wierność odnosi się również do Niego samego. Dlatego mówimy o Bogu, że On się nie zmienia, że jest niezmienny, że jest cały czas taki sam. W księdze Malachiasza Bóg mówi: zaiste ja, Pan, nie zmieniam się. To wiemy o Bogu, ale wiedząc tyle o Bogu, o Jego wierności, możemy również jakby zobaczyć, jakiej wierności Bóg oczekuje od nas. A więc wiemy o Bogu, że jest wierny, wiemy, że jest, Jego wierność wyraża się co najmniej na trzy sposoby, tak? Ale też patrząc na to, możemy wiedzieć, możemy zobaczyć, jakiej wierności oczekuje od nas. I jakiej wierności? No, bardzo podobnej. Bo wierność to wierność, tak? Słowo Boże mówi, abyśmy byli naśladowcami Boga. Paweł pisze w liście do Efezjan w 5 rozdziale: bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. A więc po pierwsze znowu, Bóg chce, abyśmy byli wierni swoim słowom, temu, co powiedzieliśmy w prawdzie, a więc temu, co jest zgodne z Bożym Słowem. Bóg nie oczekuje od nas wierności, jeśli powiedzieliśmy coś niezgodnego z Bożym Słowem. Jeśli powiedzieliśmy coś niezgodnego z Bożym Słowem, to Bóg oczekuje, że my się tego wyrzekniemy, zerwiemy z tym i będziemy wierni swoim słowom, które powiedzieliśmy w prawdzie, a więc temu, co jest zgodne z Bożym Słowem. To jest pierwsza rzecz, której Bóg oczekuje od nas, jeśli chodzi o naszą wierność. Po drugie, Bóg oczekuje, że będziemy wierni Jego obietnicom. A więc On kieruje do nas, do każdego z nas, do mnie, do Ciebie obietnice i teraz On nie chce, żeby one były bezużyteczne. Bóg nie chce, żeby te obietnice, które On kieruje, były bezużyteczne. Powiedziałem, co będzie w Twoim życiu, ale tak sobie tylko powiedziałem. Bóg w ten sposób nie postępuje. Bóg chce, abyśmy, skoro otrzymaliśmy tę obietnicę, byli wierni tym obietnicom i abyśmy przy nich cały czas trwali. I po trzecie, Bóg pragnie, abyśmy nie byli chwiejni, jak to Jakub pisze, jak fala przez wiatr tu i tam miotana. On oczekuje od nas wierności sobie, abyśmy byli wierni również sobie, a więc wewnętrznie spójni. Z sobą mamy być również spójni, a więc w pierwszym liście do Koryntian Paweł pisze: a tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni,
zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. A więc Bóg również chce, abyśmy byli wierni i wewnętrznie stabilni, tak? Bycie stałym i niewzruszonym nie oznacza braku rozwoju, tak? Bóg chce, abyśmy byli stali i niewzruszeni w wierności i w poznaniu, i w naszej wierze. W poznaniu i w naszej wierze chce, abyśmy wzrastali, abyśmy poznawali coraz więcej i coraz bardziej wzrastali. I tutaj Bóg chce, abyśmy się zmieniali, aby to nie było stałe, ale abyśmy się tutaj zmieniali. Więc zacząłem dzisiaj kazanie od tego, co powiedziałem o Bożej wierności i o naszej wierności względem Boga. Dlaczego? Dlatego, że chcę mówić dzisiaj o Bożych dziełach w naszym życiu. Jaki jest związek między Bożymi dziełami w naszym życiu a wiernością Bogu? Bardzo duży, dlatego że Boże dzieła będą się manifestowały w naszym życiu, ale aby tak się stało, to potrzebna jest nasza wierność. Potrzebna jest nasza wierność, aby się manifestowały Boże dzieła w naszym życiu. I pierwszym warunkiem dla Bożego działania w naszym życiu jest właśnie wierność Bogu. Słowo wierny bardzo często ma znaczenie wierzący. O ludziach wierzących Słowo Boże mówi wierni, a o niewierzących mówi niewierni, tak? A więc to wierność jest tym źródłem, z którego pochodzi nazwa wierzący. Wierność jest tym źródłem tego słowa. A więc brak wierności to prosta droga do niewiary. Jeśli ktoś nie jest wierny Bożym obietnicom, jeśli nie jest wierny temu, co Bóg powiedział w swoim słowie, jeśli nie jest wierny temu i jest chwiejny, tak, to w tym momencie to prowadzi do niewiary. Bóg działa przez ludzi wierzących, którzy są wierni Jego Słowu, obietnicom i są wierni sobie, tak, wewnętrznie. Nierozdwojonych w sobie, tak, bo Słowo Boże mówi, że można być albo spójny, albo można być rozdwojony. Więc wierność to jest źródłem zawsze wzrastającej wiary. Jeśli jesteś wierny tym trzem rzeczom, twoja wiara będzie wzrastać. Jeśli jesteś wierny Słowu, Bożym obietnicom i temu, aby być stałym i niewzruszonym i wewnętrznie jednością, to będziesz wzrastał w wierze, tak? Tarcza wiary, o której mówiliśmy w środę na grupie, to oznacza Boże obietnice, tak? Tarcza wiary oznacza Boże obietnice, które otrzymujemy, osobiste Boże obietnice dla nas. I tą tarczą wiary właśnie gasimy wszelkie ogniste pociski złego. Tą tarczą wiary. Czym są pociski złego? Tak? Czym są ogniste pociski złego? Ogniste pociski to oczywiście kłamstwo, oszustwo diabelskie. W przypowieściach Salomona jest napisane, że do obłąkanego, który rzuca płonące głownie, tak? Płonące głownie, i śmiertelne strzały. Podobny jest człowiek, który oszuka swojego bliźniego, a potem mówi, ja tylko żartowałem. O Bogu jest napisane, że On łamie ogniste strzały łuku. Że On łamie. A więc kłamstwo i oszustwo to są takie ogniste strzały, które przychodzą do nas i które chcą podważyć naszą tożsamość w Jezusie Chrystusie. Tak? Nasze plany, jakie Bóg przekazał nam, kiedy objawiał nam swoje obietnice. I diabeł chce to wszystko zniszczyć. Powiedział, nie wydarzy się to, nie stanie się tak. I my tą tarczą wiary możemy czyli tymi obietnicami, które otrzymaliśmy, możemy gasić te ogniste pociski złego. Wiecie, z reguły ogień gasimy wodą, tak? Ale Boża obietnica jest takim Bożym słowem dla nas i nazwana jest właśnie wodą żywą. Dlatego możemy nią gasić ogień. A więc wierność, powiedziałem, jest źródłem wzrastającej wiary. Autor listu do Hebrajczyków pisze, przeto bracia, święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania. Wiernego, wiernemu,
go temu, który go ustanowił, jak i Mojżesz był wierny w całym domu. A więc zobaczcie, o Jezusie mówi się, że był wierny Bogu, tak jak Mojżesz. Uznany bowiem został za godnego o tyle większej chwały od Mojżesza, o ile większą cześć ma budowniczy od domu, który zbudował. Albowiem każdy dom jest przez kogoś budowany, ale tym, co wszystko zbudował, jest Bóg. I tutaj dalej czytamy w trzecim rozdziale, w piątym wersecie. Wszak i Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu jego, aby świadczyć o tym, co miało być powiedziane. Lecz Chrystus jako syn był ponad domem jego, a domem jego my jesteśmy, jeśli do końca zachowamy ufność i chwalebną nadzieję. Niewzruszenie, ufność. Tam jest napisane. Jeśli do końca zachowamy. A więc jego domem my jesteśmy. Kiedy? Jeśli tylko aż do końca zachowamy, tak? Niewzruszenie, ufność. A więc wierność. Jezus jest nazwany wierny w całym domu. Mojżesz, który był najbardziej pokornym człowiekiem na świecie, tak o nim mówi Słowo Boże, na ziemi w tamtych czasach, jest nazwany, że był właśnie wierny. Że był wierny. I bądźcie niewzruszeni, apostoł pisze. I miejcie niewzruszoną ufność, czytamy w liście do Hebrajczyków. A więc wierność jest takim pierwszym warunkiem, o którym powiedziałem, żeby Boże dzieła realizowały się w naszym życiu i żeby zawsze wzrastała wiara. Co jest drugim warunkiem? Co jest drugim takim bardzo potrzebnym nam warunkiem, aby nasze dzieła, które czynimy, aby to były Boże dzieła w naszym życiu, a nie nasze? Drugim warunkiem jest dobroć. I w przypowieściach Jezusa z Ewangelii Mateusza o talentach te dwie cechy określają dobrego sługę, który przynosi swemu Panu pozyskane talenty. Jezus do każdego z tych sług, słuchajcie, jeden dostał 5, drugi dostał 3, trzeci dostał 2, tak? I do każdego sługi mówi, dobrze sługo, dobry i wierny. Zobaczcie, tych dwóch rzeczy używa. Dobry i wierny. Na tym, co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości Pana swego. A więc znów, co to jest dobroć Boża? Dobroć Boża, tak jak wierność, to przejawia się również na trzy sposoby. Po pierwsze, Bóg jest dobry ze swojej natury. Jego dobroć jest jednym z jego atrybutów. Bóg nie musi robić nic, aby być dobrym. Bo po prostu to jest dobrym sam w sobie, tak? Bo dobroć jest w jego osobie. To jest jedna z jego cech. On nie musi nic zrobić, aby być dobry. Po drugie, dobroć Boża objawia się w tym, że każdego człowieka prowadzi do upamiętania. Słowo Boże mówi, że On chce, aby wszyscy ludzie stali się uczestnikami boskiej natury i aby dobroć cechowała z natury każdego człowieka. On chce, aby wszyscy ludzie się upamiętali. I po trzecie, dobroć Boża przejawia się w dziełach, które On czyni w nas. Człowiek bez Boga, słuchajcie, nie może zrobić nic dobrego. Kiedy człowiek chciałby zrobić coś dobrego bez Boga, nie ma takiej możliwości. Ponieważ tylko Bóg jest dobry. Więc jeśli cokolwiek człowiek zrobi dobrego, to zrobi to dlatego, że Bóg zrobi to przez niego. Bo w nim jest dobroć. W człowieku, człowiek sam z siebie nie jest w stanie zrobić coś, co byłoby tylko dobre. Kiedy Pan spotyka się ze swoimi sługami, mówi do nich sługo dobry i wierny, tak? A więc nazywa ich, używając tych Bożych atrybutów, dobry i wierny. A więc ci słudzy stali się uczestnikami boskiej natury. Są dobrzy i wierni, tak? I w wierzącym człowieku, każdym z nas, moi drodzy, dobroć przejawia się znowu na trzy sposoby. Po pierwsze, jesteśmy dobrzy z natury Bożej w nas. Już nie jesteśmy dobrzy dlatego, że tacy się urodziliśmy, tylko z natury Bożej jesteśmy dobrzy. A więc nie wymyślamy nic dobrego na siłę, tak? Co tutaj dobrego by uczynić, tak? Jeśli byśmy jako chrześcijanie zaczęli wymyślać jakieś dobre rzeczy, które chcemy uczynić, mogłoby się okazać, że wymyślimy zupełnie coś niedobrego, tak?
A więc to On pobudza nasze serca i On daje nam inspirację do działania. Po drugie, dobroć swoją okazujemy dla ludzi, których Bóg stawia na naszej drodze. To jest, w taki sposób przejawia się dobroć w nas. Okazujemy ją dla ludzi, których Bóg stawia na naszej drodze i kładzie nam na sercu. I czasem pojawia się nam myśl o jakimś człowieku, bracie, siostrze i przychodzi Boża inspiracja do działania, dla dobra tego człowieka. A więc swoją dobroć okazujemy dla ludzi, których Bóg stawia na naszej drodze. I po trzecie, dobroć przejawia się, dobroć Boża również przejawia się wobec nas samych. My również nie czynimy sobie krzywdy. Nie robimy czegoś, co nas niszczy, co nas zniewala, co zabiera nam radość i pokój. Kochamy siebie dokładnie tak samo, jak kochamy bliźniego. I to jest bardzo ważne. W przypowieściach o talentach przeciwieństwem sługi dobrego i wiernego jest sługa zły i leniwy. To jest przeciwieństwo. A więc przeciwieństwem dobroci jest bycie złym. To jest logiczne. Natomiast przeciwieństwem wierności nie jest niewierność, lecz lenistwo. Tutaj jakby to jest przeciwne. Przeciwieństwem wierności nie jest niewierność, ale lenistwo. Dlatego, że Pan mówi: sługo zły i leniwy. Przecież mógłby powiedzieć: sługo zły i niewierny, a on mówi: zły i leniwy. Dlaczego? Bo człowiek niewierny to leniwy. Zobaczcie, ten zły sługa, to jest bardzo ciekawe, zarzuca swemu panu to, z czym sam miał problem. Mówi: wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy, żniesz, gdzie nie siałeś i zbierasz, gdzieś nie rozsypywał. A więc oskarża swojego pana o to, czego sam nie robił. Zobaczcie, on oskarża swojego pana o to, czego sam nie robił. I bardzo często ludzie, którzy oskarżają innych ludzi i Boga, oskarżają ich o rzeczy, z którymi sami mają problem. Sługa był leniwy, a oskarżał pana o lenistwo. Sługa był zły, ale oskarżał Boga o niesprawiedliwość. A więc, wiecie, kiedyś pewien pastor na kazaniu powiedział takie słowa, że jeśli ktoś cię oskarża o pychę, to znaczy, że sam ma z nią problem. Jeśli cię oskarża o coś, to znaczy, że sam ma z tym problem. I tutaj mamy dokładnie tą sytuację. A więc sługa zły zarzuca swojemu panu to, z czym miał problem. I pan mówi, co ciekawe, na podstawie twoich słów osądzę cię, sługo zły. Wiecie, kiedy pierwszy raz przeczytałem ten fragment, to zacząłem się zastanawiać, dlaczego jego pan chce go osądzić na podstawie jego słów, a nie na podstawie na przykład swojego osądu. I wtedy Bóg przypomniał mi zupełnie inny fragment, który na ten temat mówi. Też w Ewangelii Mateusza jest napisane: dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek ze złego skarbca złe rzeczy. I powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. A więc zobaczcie, ten pan, jak wrócił, mówi do sługi: na podstawie twoich słów cię osądzę. A tutaj Jezus mówi zupełnie w innym miejscu, że każdy będzie usprawiedliwiony albo osądzony na podstawie słów. A więc tym, co będzie sądzić ludzi, będą ich własne słowa. A więc sąd odbywa się zawsze na podstawie naszych słów. Tak z tego wynika. I tak będzie. Na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony, mówi Jezus, i na podstawie słów będziesz osądzony. Więc jeśli w naszym sercu jest Boża dobroć i wierność, to znaczy, że jest to dobry skarbiec i wychodzą z tego skarbca dobre rzeczy, ale jeśli w sercu jest zły skarbiec, to przez usta wychodzą złe rzeczy. A więc pierwszym sędzią są nasze usta, które albo osądzają serce innych,
ludzi, czy też Boga, zarzucając różne rzeczy Bogu, czasami innym ludziom, albo mówią dobre rzeczy, tak? Nasze usta. Nasze usta są tym, co nas osądza. I kiedy na naszych ustach pojawia się jakaś negatywna ocena duszy drugiego człowieka, to jest to osąd. I w tym momencie już jesteśmy na podstawie tych słów sądzeni. Wystarczy jedna, słuchajcie, negatywna ocena duszy. Mam na myśli ocena myśli drugiego człowieka, ocena jego przekonań, tak, że my wiemy, co tam jest, tak, ocena woli drugiego człowieka, ocena jego uczuć, ocena pragnień i motywacji. Jeśli wypowiadamy się na temat drugiej osoby, to już się osądziliśmy. Już Bóg mówi, że na podstawie tych słów będziesz sądzony. Dlatego nie możemy mówić o czyjejś duszy ani o czyimś duchu, bo każda ocena duszy lub ducha, sześciu elementów duszy, sześciu elementów ducha, jest osądem. Nie możemy tego robić. I wielkim zdziwieniem dla wielu ludzi osądzających innych ludzi będzie to, że Pan powie do nich: mówiłeś o sobie, drogi przyjacielu. A ktoś powie: nie, nie, ja nie mówiłem o sobie, ja mówiłem o przysłowiowym Kowalskim, tak? A Bóg mówi: nie, mówiłeś o sobie. Tak jak ten sługa, mówiąc o swoim panu, tak naprawdę mówił o sobie. Więc ty też mówiłeś o sobie. Na podstawie twoich słów cię osądzę. Niektórzy, słuchajcie, będą zdziwieni, że tak naprawdę mówili o sobie samym. Dlatego tak ważne jest, aby nie oceniać duszy i ducha drugiego człowieka, ani jego charakteru. Bo to może zemścić się na nas samych, tak? Jeśli będziemy osądzać innych, to zemści się na nas samych. W jaki sposób? W jaki mówiliśmy o tym dużo, diabeł może zaatakować nas, jak wyjdziemy poza obszar naszego autorytetu, albo jak otworzymy mu jakieś drzwi, przez które wejdzie. Wtedy diabeł nas zaatakuje. Normalnie to on, żeby nas zaatakować, musi mieć jakieś prawo do tego, tak? Więc tutaj najczęściej otwartymi drzwiami dla diabła, jakie człowiek otwiera, są właśnie drzwi osądu i oskarżeń drugiego człowieka. To są najczęstsze, najbardziej otwierane drzwi. Wiecie, jakby tak porównać dom, zwykły dom, w którym byłoby wiele drzwi, które człowiek może otworzyć dla diabła, to te drzwi osądu, podejrzewam, byłyby najczęściej wymienionymi drzwiami w tym domu. Bo zawiasy mogłyby nie wytrzymać od częstości otwierania tych drzwi. Wiecie, diabeł może powiedzieć: widzę otwarte drzwi, jakie człowiek otwiera właśnie, i mogę go zaatakować. Dopóki człowiek nie zamknie drzwi, nie przeprosi Boga za tą postawę, to diabeł ma prawo go atakować. Bóg pragnie dla nas dobrych i wiernych słów. On nie chce, żebyśmy wypowiadali złe słowa. On mówi: ja nie chcę osądzić cię na podstawie twoich słów. Ja chcę, aby te słowa stały się podstawą do nagrody, którą ci chcę dać, a nie do osądzania ciebie. Dobrze, sługo dobry i wierny, przez to, że w małych rzeczach byłeś wierny, wiele ci powierzę. Czasem ktoś mówi: o, to są tylko słowa. Ale tak naprawdę, one tak naprawdę, ja tak nie myślałem, one nic nie znaczą. Znaczą bardzo wiele. Od nich zależy nasza nagroda w niebie. Jako wierzący ludzie mamy to cudowne, że nie będziemy, jeśli nie odpadniemy od Boga, to nie będziemy na sądzie ostatecznym. Tak? Nie znajdziemy się tam. Nas już tam w ogóle nie będzie. Tak? Jeśli nie odpadniemy, czeka nas tylko sąd Chrystusowy, ale który nie będzie decydował o naszym zbawieniu, ale tylko o naszej nagrodzie. Wierność i dobroć to dwie cechy, przez które Bóg będzie dawał nam nagrodę. To są te dwie cechy. Dobrze, sługo dobry i wierny, tak? Przez to, że w małym byłeś wierny, wiele ci powierzę.
Wiecie, wierzę, że On dzisiaj chce pokazać nam nasze serca. Wierzę, że Bóg chce dzisiaj pokazać nam nasze serca. W jaki sposób? Na podstawie naszych słów, wypowiadanych słów, które to mówimy. Kiedyś modliłem się, słuchajcie, żeby Bóg chronił moich słów i mówię, Boże, zatrzymaj moje słowa na moich ustach, tak? Kiedyś się tak modliłem i mówiłem, żebym nie wypowiadał niczego niszczącego, tak? Niczego złego. Zatrzymaj, postaw straż przed moimi ustami, wiecie, modliłem się takim słowem Bożym, tak? Ale potem zobaczyłem, że dużo lepiej modlić się jest, aby Bóg strzegł mojego serca. Bo wtedy złe słowo w ogóle nie dojdzie do ust, tak? Po co ono się ma tam pojawiać? Po co ma się pojawiać w ustach? Po co się mam łapać w ostatniej chwili, żeby czegoś nie wypowiadać? Powiedziałem, Boże, chroń moje serce, aby to był dobry skarbiec. Paweł pisze w liście do Efezjan, niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, tak? Gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Wszelka gorycz, zapalczywość, gniew, krzyk, złorzeczenie niech będą usunięte spośród was ze złością. Bądźcie uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i Bóg wam odpuścił. Wiecie, Paweł pisze tam, aby słowo, które wychodzi z naszych ust, mogło budować, gdy zajdzie potrzeba. A więc ono nie zawsze buduje wtedy, kiedy wypowiadamy. Bóg tego słowa może użyć później. Bóg słowa, dlaczego mamy zawsze wypowiadać budujące słowa? Bo Bóg tego słowa może użyć dużo później. Ty je dzisiaj wypowiesz, ja je dzisiaj wypowiem, ale Bóg może przypomnieć je dużo później. I ono wtedy zbuduje. I ono wtedy może zbudować. Kiedy? Kiedy zajdzie taka potrzeba. Aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Wiecie, w Ewangelii Łukasza Jezus mówi, bo nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajnego, co by się nie stało wiadome. Tak? Dlatego co mówicie w ciemności, będzie słyszane w świetle dziennym, a to, co w komorach na ucho szeptaliście, będzie rozgłaszane po dachach. Wiecie, ja tak, jak odkąd mamy nabożeństwa na Zoomie, nie? Widzę, że mamy wygaszone, jak na przykład jest uwielbienie, albo ja mówię kazanie, jest wygaszone mikrofony i czasami ktoś coś mówi, nie? To są pewnie dobre rzeczy, tak? Ale ja myślę tak, Bóg kiedyś to przypomni, o co powiedziałeś, tak? Bóg to, co mówiłeś w komorze, to, co mówiłeś w ukryciu, to nagle zostanie przypomniane, tak? Chwała Bogu, że wypowiadamy dobre rzeczy, tak? Bóg mówi, to, co mówiliście w ciemności, będzie słyszane w świetle dziennym, a to, co w komorach i przy wygaszonym mikrofonie na Zoomie szeptaliście, będzie rozgłaszane na dachach, tak? Wiecie, na dachach i w świetle dziennym, mówi Jezus. Wiecie, to, co mówiłeś do żony, to, co mówiłeś do dzieci, to, co mówiłeś do innych ludzi, w domu, wieczorem, w komorze, w ukryciu, będzie rozgłaszane na dachach. Wiecie, tak zastanowiłem się, dlaczego Jezus mówi na dachach? Gdyby powiedział na placach, na ulicach, na polach, może bym się wtedy nie dziwił, ale na dachach? Dlaczego ktoś ma wychodzić na dach i rozgłaszać to, co ja mówiłem w komorze? Kto ma wyjść na dach i ogłaszać to, co ja mówiłem w ukryciu? Dlaczego na dachach? I pytałem o to Boga. Mówię, Boże, czemu na dachach? I Bóg mi odpowiedział. Wiecie, kto rozgłasza na dachach? Bo to się już dzieje. Zwierzchności duchowe, które rządzą w powietrzu i aniołowie, którzy są duchami służebnymi dla nas. Na dachach. One już
teraz mogą na dachach to rozgłaszać. One już teraz to rozgłaszają. Od nas zależy, które słowa, które wypowiadamy w komorach, te zwierzchności na dachach wykorzystują. To się już dzieje. Albo wykorzystają je te zwierzchności, które są dobre, czyli aniołowie, i powiedzą: słyszałem, on się tam modlił, tak? Idziemy mu pomóc. I być może jakiś anioł będzie stał na dachu i będzie krzyczał: chodźcie do mnie, do innych aniołów, bo wypowiadał dobre rzeczy. Albo na tym dachu będzie stał diabeł i demony i będą krzyczeć: ten człowiek wypowiedział rzeczy złe i my je możemy użyć. Na podstawie tych słów możemy działać. Diabeł będzie się mógł przyczepić i on się czasem czepia wypowiedzianych przez nas słów. Dlatego Jezus powiedział: na dachach. Z jakiego innego powodu miałyby moje słowa z komory być na dachach? Bożą wolą jest, abyśmy zawsze wypowiadali dobre słowa. Aby aniołowie, którzy usłyszą to słowo, mogli tam w tych okręgach niebieskich rozgłaszać. Diabeł chce, abyśmy wypowiadali złe słowa, na podstawie których będziemy mogli zostać osądzeni. I wtedy on zwołuje swoich kolegów, aby nam zrobić krzywdę. Dlatego tak ważne jest to, co wypowiadamy. Tak ważne są nasze słowa. Wierność i dobroć to cechy pokazujące nasze serce. Wiecie, jest taki fragment Bożego Słowa. Myślę, że czytaliście go już. Choć jest to księga jedna z najrzadziej czytanych. Nie wiem, kto z was czytał albo pamięta wersety z Trenów Jeremiasza? O, Basia. Waldi. Treny Jeremiasza. Wiecie, ta księga wydaje się być, one są nazywane, ta księga nazywana jest lamentacjami. To są lamentacje. I kiedy słyszymy słowo lamentacje, to już się nam nie chce czytać tych słów, tak? Już się nie chce czytać nam lamentacji. No bo co mamy? Lamentować, tak? To jeszcze się bardziej zdołujemy. Ale wiecie, tam są niesamowite słowa użyte. I dzisiaj Bóg przypomniał mi te słowa. I w trzecim rozdziale, 21 od 21 wersetu czytamy: to biorę sobie do serca i w tym moja nadzieja. Niewyczerpane są objawy łaski Pana. Miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo, wielka jest wierność Twoja. Pan moim działem, mówi dusza moja, dlatego w Nim mam nadzieję. Dobry jest Pan dla tego, kto Mu ufa, dla duszy, która Go szuka. Wiecie, te słowa napisał Jeremiasz, który był jednym z najbardziej, jak nie najbardziej prześladowanych proroków w swoich czasach. W końcu został zamordowany. I on mówi: niewyczerpane są objawy łaski Pana. Każdego poranka objawia się na nowo Jego wierność. Wiecie, on doświadczał Bożej obecności i wierności. On mówi: dobry jest Pan i wierny. Zobaczcie, te dwie cechy podaje Jeremiasz. Dobry i wierny. Dobry i wierny. Dla tego, który mu ufa. On jest dobry i wierny dla tego, który mu ufa. Dla duszy, która go szuka. A więc Bóg jest wierny i dobry, jeśli mu ufamy, jeśli go szukamy. Dobry i wierny. To biorę sobie do serca, pisze. To sobie biorę do serca dzisiaj, że Bóg jest dobry i wierny. To sobie dzisiaj biorę do serca. I wierzę, że Pan chce nam dzisiaj właśnie to powiedzieć. Weźcie sobie do serca, mówi Bóg.
dzisiaj do każdego z nas mówi: weźcie sobie do serca, że jestem dobry i wierny, mówi Pan. Moje objawy łaski i miłosierdzie nigdy nie ustają. Każdego ranka na nowo możecie z nich korzystać. Ja jestem waszym działem, waszą nadzieją i ufnością dla waszej duszy. Tak mówi Pan. Weźcie sobie do serca, że jestem dobry i wierny dla was, dla waszej duszy. Mam mnóstwo łaski, mam mnóstwo miłosierdzia i każdego ranka na nowo możecie z tej łaski i miłosierdzia korzystać. Chcę się modlić, aby wierność i dobroć zamieszkała w naszych sercach, aby z naszych serc, jak z dobrego skarbca, wychodziły zawsze dobre słowa. Nie osąd, nie oskarżenie, nie inne słowa, to co Paweł pisze, nie złorzeczenie, nie nieprzyzwoite słowa, tak? Żadne złe słowa, tylko dobre, które może budować, tylko to, które może przynieść błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Nawet jak dzisiaj nie przyniesie błogosławieństwa, to przyniesie wtedy, jak będzie głoszone na dachach. Wtedy, jak to słowo zostanie usłyszane przez zwierzchności duchowe, przez aniołów i będą ogłaszać to słowo na dachach. Wtedy to słowo przyniesie błogosławieństwo. Nie ma nic ukrytego, mówi Jezus, co by nie było ujawnione. Mówi, będzie to ujawnione na dachach i na placach, tak? Bóg jest Bogiem dobrym i wiernym. To weźcie sobie do serca, mówi Pan. Dziękuję Ci, Panie, za to, że przypominasz nam dzisiaj Twoją dobroć i wierność. Dziękuję Ci, Panie, że Ty nam dzisiaj przypominasz Twoją dobroć i wierność, Panie. I chcemy dzisiaj sobie wziąć to do serca. Chcemy wziąć do serca, Panie, dzisiaj, że jesteś dobry i jesteś wierny, Panie. Chcemy o tym pamiętać każdego dnia, każdego ranka, Panie. Chcemy pamiętać o tym, jak dobrym jesteś Bogiem. Każdego ranka, Panie, kiedy budzimy się, chcemy widzieć, Panie, Twoją nadzieję, Panie, którą nam dajesz, ufność, Twój dział, Twoją łaskę, Twoje miłosierdzie. Każdego ranka, Panie, chcemy widzieć Twoją dobroć i wierność. Dlatego, Panie, proszę, zapieczętuj w naszych sercach, Panie, to słowo, które mówi o tym, abyśmy, Panie, byli dobrzy i wierni, abyśmy byli dobrzy i wierni każdego dnia, abyśmy nie zostawiali Twoich obietnic, abyśmy powoływali się na nie, abyśmy, Panie, trzymali się ich jak kotwicy, Panie, którą nam dałeś, abyśmy, mając tą tarczę wiary, Panie, gasili wszelkie ogniste pociski złego, Panie. Chcemy mówić dobre słowa. Nie chcemy nikogo osądzać, Panie. Nie chcemy mówić słów, które nie budują, Panie. Nie chcemy, aby ktoś potem na podstawie naszych słów nas sądził, Panie. Chcemy, aby nasze słowa były podstawą do nagrody w niebie, do nagrody, którą przygotowałeś dla nas, kiedy staniemy, Panie, wszyscy na sądzie Chrystusowym, aby ją odebrać. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.